Cześć. Cześć, jak niemal co tydzień z przepięknej Łodzi. Witam Was dwóch przystojnych, inteligentnych, błyskotliwych i niezwykle skromnych specjalistów od smartfonów. Tak, dodajmy, że trochę zaśnieżonej Łodzi, no ale orka nie dał się nam specjalnie we znaki. I dodajmy jeszcze, że każdy ze specjalistów przystoi na swój sposób. Tak, nienachalnie. Tak. Orka nie dał nam popalić, producenci też specjalnie, nie? Bo w sumie trochę się działo, ale tak naprawdę to taki trochę spokój chyba już przed targami MWC. Nie masz takiego wrażenia? To jest rzeczywiście troszeczkę spokój, tym bardziej, że premiery właściwie raczej nie u nas. Raczej Chiny wszystko. Z tych najgłośniejszych marek, o których wszyscy zapewne wiedzą, które wszyscy zapewne znają, pojawiło się HTC. Oczy. Tak, telefon nazywa się Ice. HTC nazywa się Ice, dlatego że ma dwa obiektywy z przodu. Taka nowość jest. Dwa aparaty fotograficzne z przodu. Oba mają matrycę 5-megapikselową. Tak, i obiektywy ze światłem 2.2, czyli w sumie chyba, kurczę, no nie zapowiada się to na papierze jakoś tam szczególnie szałowo, ale wiecie co, tak z drugiej strony, jak znam HTC, to coś tam pewnie w tym oprogramowaniu tego aparatu odwalili i może się okazać, że robi całkiem niezłe zdjęcia. Ciężko powiedzieć, bo chyba go nie będzie widać. Wygląda ładnie, natomiast się zapowiada zupełnie nieszałowo, powiem szczerze. No tak, no tam nie ma niczego wielkiego, jest Snapdragon 652, bateria jest w miarę przyzwoita, bo ponad 3900 mAh, to może być nieźle. 3900, ale tam jest 6 cali. No tak, no jest duży ekran. No tak, jest 6 cali, to 4000 to jest norma w zasadzie. No dobra, no ale mogli dać mniejszą, nie? Mogli. Aparaty mogli dać jeszcze mniejsze. Nie wiem, po co po 5 megapikseli z przodu, jak można dać po 2 na przykład, tak? No tak. Za to z tyłu dali w zasadzie taki, jak był W11, czyli dobry. Chwalę się, że dostał tyle samo, czyli 90 punktów w benchmarku DXO, który jedni szanują, inni trochę mniej. No ja na przykład należę do tych, którzy tego benchmarku już nie szanują. No dobra, ale U11 robi dobre zdjęcia i tyle, więc ten też pewnie będzie robił, skoro ma podobny obiektyw, też 1,7 światło, także jeżeli chodzi o zdjęcia, myślę, że będzie ok, a cała reszta, no cóż. No tak sobie, no i cena też na tak przeliczając z chińskich juanów, to mamy tam 1750 na dzisiejszym momencie, tak. Popatrzmy. A, czyli 2000, no. No to u nas by było pewnie dwójka albo 2200 na półce. No ale go nie będzie, no raczej cisza na ten temat, może dostaniemy HTC-u uszy, jak wymyślą. I on jest długim wyświetlaczem, nie? Tak, tak, no 18:9 modnie, tak żeby było. Także spokojnie, tutaj pod tym względem to jest jak najbardziej ok. No i ładna obudowa, jak to u HTC, będzie ta szałowa czerwień. No tak, one wyglądają niebrzydko rzeczywiście. Ta, co była w U11. Jeżeli lubicie niebrzydko wyglądające obudowy, takie są specyfikacje i lubicie telefony HTC, to tak, no koło 2000. No i jak już jesteśmy przy dużych ekranach, a nie macie za dużo kasy, to Meizu będzie miało coś dla Was. Też zrobi telefon z dużym ekranem 18:9. Tylko, że oni oni klasycznie zrobili, słuchajcie. Nie, no HD Plus jest w M6S. Naprawdę? Tak, HD Plus. Patrzcie, HD, nie full HD, tak? Także to już jest dużo słabszy ekran. Przy 5,7 calach HD Plus, no to tak, no tak bym powiedział, że... Ale za to klasycznie z aparatami, bo po jednym z przodu i po jednym z tyłu, nie? No tak, 8 i 16, oba obiektywy ze światłem 2.0. Jaki tam procesor próbuj wydać? A, ciekawostka, właśnie. Słuchajcie, to jest Meizu z procesorem Samsunga. Tam jest ten nowy Exynos. 7872, do tego 3 giga RAM-u. Czyli tak, no, jak na budżetówkę, to powiedziałbym, że całkiem nieźle. Bateria 3000. Czy procesor jest całkiem fajny, pamięć jest całkiem fajna, natomiast telefon będzie działał. No, słuchajcie, ale poczekajcie. Powiem Wam ceny, bo zależnie od pamięci, czy tam ceny sobie weźmiecie fajne, 32 czy 64 wewnętrznej, to po przeliczeniu bezpośrednio z juanu wychodzi 530 i 640 zł, czyli to jest tani telefon. To znaczy tani jest w warunkach chińskich w tej chwili, jak przeliczamy żywcem znowu. Tak, ja powtarzamy to do upęku, ale to... Żebyście tak się nie sugerowali tymi cenami z Chin, no bo u nas na pewno by było więcej ze względu byłoby 700 i 900. Podatki, tak? No niemniej nadal to jest telefon z tych tańszych.
Także można się nim... Co ci ludzie dzisiaj tak dziwnie jeżdżą? No, jeżdżą dziwnie ze względu na pogodę. Jest rzeczywiście chlapa, jest... Tak, jakoś tak. Muszę się niestety co chwila patrzeć na drogę, nie za bardzo na ściągę, którą tutaj mam. Ale dobrze ci idzie dzisiaj, dobrze. A kiedyś mi służyje? No nie wiem, no dzisiaj ci idzie dobrze w każdym razie. Nie wracajmy do przodu. Zamknijmy, pewne rozdziały należy zamknąć. Tak. Odcinamy się od przeszłości, jedziemy w przyszłość, a przyszłość to co? Czytnik w ekranie, nie? Aha, no czytnik w ekranie, tak. No, myśmy mówili w zeszłym tygodniu o tym czytniku w ekranie. Nie będziemy... Vivo X20, on teraz ma nazwę, się nazywa Vivo X20 Plus UD. Wyleciał w Tena, jest specyfikacja w Tena, tak. Identyczna jak Plus 20 w zasadzie. No nie, nie znaczy identyczna, bo ma więcej plus. Pamięci wewnętrznej. No Jezu, 128 giga ma rzeczywiście flesza, ale kurczę, to... no ja bym chciał mieć 128. Znaczy, on obsługuje karty, tak, czyli one oba znaczy obsługują karty, w związku z tym tak czy inaczej można sobie tam dołożyć. Okej, tak. Niemniej, no jeżeli go będą ludzie kupowali, to będą go prawdopodobnie kupowali ze względu na ten czytnik. Tak, dokładnie, no bo to jest zmieniony jest ekran, dali OLED-a Full HD+, plus, tak. 6,4 cala, 640, w środku tak. Mamy Snapdragona 660, 4 giga RAM-u, aparaty 2x12, z tym, że ten tylny ma jeszcze dodatkową matryckę dwumegową, taką pomocniczą do rozmywania. Ale najważniejsze, słuchajcie, wiemy kiedy zadebiutuje, podobno, oczywiście nieoficjalnie to wiemy, ale wiemy, 25 stycznia i znamy też nieoficjalną przybliżoną cenę, niecałe 4000 juanów. Jak to sobie przeliczymy, to wychodzi na nasze 2120 zł. Znów przypominam, przeliczamy bezpośrednio z bez podatków, ceł i wszystkiego innego. Tak, z juanów renminbi. No i to tak to wygląda. Zobaczymy jak to chwyci. No, ciekawostka na pewno jest. No, o tym telefonie się będzie sporo mówić ze względu na ten czytnik, no bo to jednak jest pierwszy i pierwszeństwo już im nikt nie odbierze. Oj nie. To chyba tyle w Chinach. W Korei natomiast Samsung zaproponował ze względu na olimpiadę w Pjongczangu nową wersję Note'a 8. Z tym, że niestety nie bardzo jest jak się zamierzać na tego smartfona. Nie dostaniecie go, chyba że jesteś olimpijczykiem. Będzie rozprowadzane właściwie wyłącznie wśród sportowców i organizatorów. No i wśród działaczy na pewno. Także raczej nie ma szans na to, że cokolwiek wypłynie. No ale to jest w zasadzie normalny Note, tylko że z białymi pleckami. Na pleckach ma kółka olimpijskie. No i w środku ma tapety. No i jakąś tam aplikację, która będzie ułatwiała poruszanie się po wiosce olimpijskiej. Jakieś tam pewnie newsy z olimpiady się będą pojawiać. Wiesz, i tak dalej, informacje, o tyle, matki. Tak, no mają być tapety, rzeczywiście ma być oprogramowanie jakieś informacyjne, które będzie tam wskazywało. Ale tak poza tym wskazywało nie drogę. Widzę różnic w specyfikacji. Nie, w specyfikacji nie ma, ale jakbyś sobie takiego, słuchaj, zdobył... A nie, no to kurczę, plus 10 do szacunku na dzielni. Nie, no do szacunku to do szacunku, tego się nie używa, to się sprzedaje po prostu natychmiast, bo jeżeli tam są 4000 sztuk, zdaje się. No tak. Jeżeli tam są 4000 sztuk, to za moment prawdopodobnie mimo wszystko, nawet jeżeli to tylko działacze i sportowcy, to i tak się pojawi w sprzedaży. No na pewno. W cenach zawrotnych. Zabójczy, bo to będzie, to po prostu będzie telefon kolekcjonerski. No, no jest to unikat. Także to ktoś, kto jara się takimi rzeczami, takimi bajerami, telefonami, których nikt inny nie ma, no to faktycznie... Mieliśmy jedną dziwną premierę europejską, 6-calowca, tylko to taka premiera, nie premiera, kurczę, dlatego no, że jeden newsowiec napisał, że o, włoski oddział Alcatela pokazał telefon, a cała reszta za nim powtórzyła, nie sprawdzając. Na stronie włoskiego oddziału Alcatela nie ma tego telefonu. Jeszcze nie ma. Jest na Facebooku, zdaje się, tak? Ogłoszony, że będzie, tak, natomiast wiesz, nie ma jest, tak naprawdę... Jest filmik na fejsie, wygrzebałem włoskiego oddziału Alcatela. No, popatrz, no. Jest w newsie, jest, macie nie, podlinkowany, jest. Sobie znajdziecie. Nie jest to rzeczywiście nic jakiegoś niesamowitego, jest to jeden z tych nowych Alcateli, które są zapowiadane właśnie na Barcelonę, że będą pokazywane tam troszeczkę bardziej. 6 cali HD+, bateria 3000, w środku MediaTek, słabo, że jest tylko gigabajt RAM-u. No, w 2018 tak, to roku... to troszeczkę mało rzeczywiście. Ja wiem, że to będzie tani telefon, no ale choroba, no chociaż dwójkę by dali. No. Nawet nie wiem, kosztem czegoś, no może kosztem designu obudowy, nie wiem. No.
No przydałoby się. W każdym razie jest to rzeczywiście troszeczkę mało jak na telefon. Nie wszystko daje się usprawiedliwić. No, sorry, drogi Alcatelu, no nie i jeszcze raz. Nie, RAM w tej chwili jest rzeczywiście czymś takim, co jest potrzebne w smartfonach bardzo mocno, bo inaczej nie działają. Dokładnie. Tak jak nie działały na przykład, nie wiem czy wiesz, nie działały iPhony po aktualizacjach. No działały. Działały, tylko tak działały jakby czasem pod górę gorzej. Pchały jakąś wyładowaną kamieniami ciężarówkę. Adaś pisał w tym tygodniu o tym, że w Apple z kolejnymi aktualizacjami pogarszało niestety performance, czyli zachowanie się ogólne, codzienne. Chodziło o to, żeby się po prostu nie wywalał, kiedy bateria jest już u kresu sił, kiedy już nie ma tej pierwotnej wydajności swojej. No to telefon trochę spowalniali. Lepiej, żeby chodził wolniej niż wcale. No, ja takie było założenie. Słuchaj, ja nie do końca rozumiem tą filozofię. Spowalnianie telefonu, żeby bateria dłużej przetrwała? Nie. Chodziło o to, że tam jakieś pewnie kwestie z zarządzaniem energią wchodzą, że no telefon, który chodzi na pełnym ogniu, no to potrzebuje więcej prądu, ta bateria już nie daje rady. Coś się w tym oprogramowaniu wtedy zaczyna walić. Aplikacje się wyłączają. Czyli jak i rozumiem, tak dalej. Słuchaj, unikali takich sytuacji, gdzie włączam przeglądarkę, tak. Włączam YouTube'a na przykład, i telefon zdycha po 10 minutach. Dokładnie, o to chodziło. Coś niesamowitego, słuchajcie, to jest dopiero pomysł. Całym na innowację. Problemem u nich było to, że po prostu tym ludziom nie powiedzieli. No. Teraz wprowadzą takie narzędzie, które pozwoli monitorować baterię i ewentualnie wyłączyć tą funkcję. Użytkowników Apple się powinno chronić przed takimi informacjami. No tutaj niezręcznie wyszło rzeczywiście. Wyszło niezręcznie, ale wiesz co, cała moja rodzina używa iPhone'ów. Ja też czasami używam iPhone'a. Niczego niepokojącego nie zauważyłem. Wiesz co? To bydle działa, no. Dziwnym trafem, jak pamiętacie, jeżeli nas oglądacie mniej więcej regularnie, pilazy oko, myśmy mówili dobrych ze 2 miesiące temu pewnie na temat tego, że znacznie pogorszyło się. No bo coś się złego z nimi dzieje, ale z naszych iPhone'ów. Ogólnie. Jadaś mówi w tej chwili, że nie, że w ogóle nie ma sprawy, cała rodzina używa. Kurczę, jest okay. No bo tym działają, no zależy jak to używa telefonu. No ja bym może i zauważył. No, pewnie no. Tak, jeżeli się używa tylko do dzwonienia na przykład. No. Tak jak ja używam nienormalnie, Adam zawsze mówi, że ja używam telefonów tylko smartfonów tylko do dzwonienia, w związku z tym. Nie tam. No to rzeczywiście mogły działać. Kurczę, no mówię, ja nie zauważyłem, aczkolwiek niektórych urządzeń nie aktualizuję celowo, tak na wszelki wypadek, bo zawsze wolę poczekać, aż się pojawi lista błędów i dopiero wtedy aktualizować. Akurat się z Adamem zgadzam, słuchajcie, jeżeli chodzi o aktualizację, nie rozumiem za bardzo tego owczego pędu do tego, żeby jak najszybciej aktualizować telefon. Nie łapię. Należy tak naprawdę poczekać, dlatego że aktualizacje zazwyczaj naprawiają jedne błędy, jednocześnie generując kolejne. W związku z tym warto poczekać, czy te błędy, które przynosi kolejne aktualizacje, nie są na przykład takie, że uniemożliwiają, nie masz zupełnie korzystanie ze smartfona. Były takie przypadki, to tak nie raz zdarzało się. W związku z tym ostrożnie słuchajcie z tymi aktualizacjami. Nie spieszyć się. Po co poprawiać coś, co działa? No chyba, że nie działa, no to wtedy rzeczywiście warto czekać na aktualizację. Ale jeżeli smartfon Wam działa, to wcale się nie warto spieszyć ani do nowszej wersji systemu, ani do upgrade'u do kolejnej wersji systemu. Tak, bo czekać aż wyjdą te choroby wieku dziecięcego, producent je sprawnie, miejmy nadzieję, usunie i już, i dopiero wtedy to robić. Słuchaj, zdarzyło się w tym tygodniu tak, słuchaj, że jeden z ważnych prezesów pozwolił na przeprowadzenie z nim wywiadu dziewczynie z Guardiana. Pan Kazuo Hirai, nie wiem czy kojarzysz. No kojarzę. Pan Kazuo Hirai jest, słuchajcie, tym prezesem Sony, tym takim dużym od wszystkiego. I nie zgadniesz, słuchaj, co on tej dziewczynie z Guardiana powiedział. No będę strzelał, że pokażą świetne telefony. Nie, że Sony nadal będzie produkowało smartfony w ogóle. Ojej, łamiąca wiadomość. Bo to był wywiad na temat tego, co Sony w ogóle zamierza, w jakich kierunkach iść. I to było nie tylko na temat rynku mobilnego, ale na temat tak w ogóle tego, polityki przyszłej Sony. Tak. Prezes dużo mówił o rzeczach różnych, mówił i o konsolach, mówił o telewizorach, mówił o robotach. O różnych innych rzeczach. Namawiam Was bardzo sobie, można znaleźć w Guardianie. No tak, on tam w ogóle wieszczył chyba, że kiedyś smartfony znikną, nie będzie. To znaczy, to nie do końca tak. Dlatego, że on po pierwsze powiedział, że tak, Sony na pewno będzie produkowało nadal smartfony, nadal zostają na rynku. A pytanie prawdopodobnie wyniknęło z tego, czym my się też troszeczkę przejmowaliśmy, czyli z tym, że Sony trochę wydaje się nie nadążać, tak? Bo
wszyscy idą w stronę dwóch aparatów, z przodu, z tyłu, wszyscy idą w stronę długich wyświetlaczy. Natomiast Sony jakby troszeczkę osiadło i siedzi w tym swoim klasycznym grajdole, w którym jest oczywiście bardzo fajnie ten rozsądny telefon. Sony trzyma się tradycji, Japończycy szanują tradycję, no i Sony szanuje tradycję smartfonów i robi smartfony tradycyjne. Tak sobie to wyjaśnię. To znaczy prezes stwierdził, że Sony zamierza zostać na rynku smartfonów głównie dlatego, co będzie. Czyli nie konkurujemy w tej chwili z innymi i próbujemy pokazać, jacy to my nie jesteśmy świetni. Natomiast prezes stwierdził, że to, że się jest na rynku smartfonów, umożliwia jakby nie wychodzenie z tego pociągu pędzącej technologii. Czyli to jest jakby patrzenie w przyszłość, zmieniają się nasze formy komunikacji. Ci, którzy w tej chwili produkują smartfony, jakby będą nadążali. Ci, którzy by zaprzestali, no gdzieś by się zgubili w technologii komunikacyjnej i by już nadążać przestali po prostu. I to jest dosyć fajne, że jakby Sony zostanie. Przynajmniej mnie ta myśl pasuje, dlatego że lubię i markę, i smartfony. Jest jeszcze jedna rzecz fajna, którą powiedział, słuchaj, mianowicie to, że oni bazują nadal na tym, co w Japonii podejrzewam, w jakiś sposób funkcjonuje, w Europie i w Stanach troszeczkę mniej. Mianowicie na przywiązaniu do marki. To ma swoją specjalną japońską nazwę. Natomiast tam chodzi po prostu o to, że klient przyciągnięty do marki, tym, że się o niego dba, tym, że to są świetne urządzenia nowatorskie, po prostu z tą marką zostaje. I czy to są smartfony, czy to są telewizory, czy to są roboty, czy to jest jeszcze coś innego. Ale to jest po prostu siła marki. No HTC w sumie też trochę na tym próbuje bazować, bo też ma rzesze oddanych fanów. Czy wiem, że japońskie marki rzeczywiście w jakiś sposób tutaj no jakby na tym jakby budowały swoją renomę, klientów, czy starały się budować. Z Chińczykami nie wiem, szczerze, jak jest, bo HTC jest jednak firmą tajwańską, to jest troszeczkę inna mentalność. No. Ale Tajwan to takie coś między Chinami, znaczy to nie Japonią, Chiny, tak, nie? Były Chiny. Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie skupiają się bardzo mocno na aparatach fotograficznych. Mhm. Czyli aparaty fotograficzne nadal będą fajne. On się nawet śmiał, słuchaj, że i Apple, i Samsung. I... Pamiętajcie, że bardzo wielu producentów używa w telefonach matryc Sony. Wystarczy spojrzeć specyfikacje. Masa. W Samsungach, w iPhone'ach macie matrycę Sony. Nie tylko, co prawda, bo Samsung stosuje wymiennie własne matryce. Sony jest, można powiedzieć, jednym z kluczowych dostawców. I jakby Sony przestało robić moduły fotograficzne, to byłaby bida troszeczkę, dlatego że oni jednak... wielu producentów było w czarnej. W moim przekonaniu robią nadal najlepsze aparaty. Niestety nie potrafią ich odpowiednio oprogramować, nadal nie do końca je potrafią odpowiednio oprogramować we własnych smartfonach. Szkoda. No tak. Ale Samsung potrafi z nimi robić cuda. Dokładnie. No i może niech tak zostanie. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, też już właściwie jako ciekawostka, bo to też nie dotyczy aż tak bardzo rynku mobilnego związanego ze smartfonami, mianowicie wniosek, który wypływa jakby za tym, że idą nadal w aparaty fotograficzne, trafią na rynek samochodowy. Jako że samochody stają się w tej chwili tematem dnia właściwie, poza inteligentnym domem, poza tymi wszystkimi rzeczami, które nas jakby otaczają, inteligentnymi, elektronicznymi. Samochody jakby są w tej chwili na fali przez to, że kombinuje się z oszczędnością, z elektrycznością, z różnymi innymi rzeczami. W związku z tym tutaj prezes też stwierdził, że dla Sony jest miejsce, można będzie te kamerki umieścić w różnych miejscach. On twierdzi, że po prostu kamera widzi lepiej niż człowiek, tak? No dokładnie. No, jesteśmy w drodze, pamiętajmy, do samochodów autonomicznych, więc jakby siłą rzeczy koncerny elektroniczne muszą w tym uczestniczyć, bo sam silnik i karoseria to nie wszystko, tak? Trzeba jeszcze wsadzić do tego elektronikę i to oprogramować, a to już trywialne nie jest. Także to taki trend, który się zaczyna coraz mocniej rysować, także nie zdziwcie się, jak nagle zaczniemy testować nie tylko telefony, ale i samochody. No. Znaczy Adam będzie testował samochody, bo to jest za dużo, tego się do domu w kieszeni nie da wziąć. Ale czekaj, bo żeśmy zapomnieli jeszcze jednej nowości. Mianowicie? Jak już mówimy o prezesach, to może ja zacznę tak, że jeden z szefów LG powiedział, że oni nie będą teraz wypuszczać smartfonów wtedy, kiedy konkurencja, tylko wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, kiedy będzie gotowe. No nie i będą się z nikim ścigali. Tak, nie będą się kopać z innymi.
Fajne podejście i chodzą słuchy, że w ogóle ubił bieżący projekt tego flagowego modelu G7, czy jakkolwiek on się będzie nazywał, i kazał całą robotę zacząć od nowa. No i podobno nie będzie go na MWC, a zamiast niego na MWC dostaniemy ulepszoną V30 z nowymi funkcjami sztucznej inteligencji. To oczywiście ploty, no ale wiesz, w każdej plocie jest troszeczkę tutaj prawdy. Musi się zmienić podejście marketingowe do V30, bo LG nadal nie ma pomysłu w Europie, jak ją promować, jak ją sprzedawać według mnie. Tak, no zobaczymy. Zobaczymy, a jak już zaczęliśmy o LG, no to to, do czego zmierzałem, czyli nowy model w Korei, nazywa się LG X4, jest trochę podobny do K10 2017, to, ale to, jednak no, nie to, w każdym calu, to, bo to jest trochę lepszy, to jest ale jest lepszy. To jest K10, tylko wzbogacona na przykład o NFC, tak jak zobaczycie. No, bo ma LG Pay. Ma LG Pay, dokładnie. Z tyłu co prawda nie obejrzycie sobie zdjęć, dlatego że w LG trochę poskąpiło. U Adama w Newsie są zdjęcia takie, na tak, których widać, widać tyły antenkę ze śliczną Azjatką, także polecam bardzo sobie patrzeć. Natomiast zdjęć produktowych nie ma, w związku z tym na karcie. Niemniej, no tak jak mówię, on jest trochę lepszy, bo jeszcze dołożyli mu 32-bitowy przetwornik audio, co tak, jest ważne. Tak, oczywiście będzie fajna muzyczka. Wśród średniaków to jest rzadko. 192 kHz. No i jeszcze trzecia rzecz, którą ma, czego nie ma taka dziesiątka i nie ma wiele średniaków, spełnia tą militarną normę amerykańską, czyli wytrzymałość na upadki, skrajne temperatury i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te urazy. Ale ja nie wiem, czy K10 2017 też o tym co, nie powiem szczerze, nie spojrzałem. Trzeba by było sprawdzić. Nie rzuciło mi się w oczy, więc myślę, że kurczę... Sprawdźcie, czy K10 2017 też choroba, jest odpowiedź. Ale wydaje mi się, że jakby spełniała, to by mi się to rzuciło w oczy, bo by o tym trąbili. A... To znaczy, ten ma na pewno aluminiową obudowę. W związku z tym jest to rzeczywiście tego obudowa nie dosyć mocna. Tak, tego. Ale będzie pomalowany. Nawet farbą amelinową? No nawet farbą do amelinum, ale będzie farbowany, bo będą dwa kolory do wyboru. No niestety, słuchajcie, znów wracamy do tematu, że nie u nas, moi drodzy, będzie tylko w Korei. Jak na razie ten telefon pod tą nazwą może trafi pod inną do nas. Dołożą numerek 2018. Próbuję podejrzeć, ile kosztuje. 960 zł po przeliczeniu z wonów, bardzo dużej ilości wonów. Bo oni tam mają duże ilości wonów, no to po przeliczeniu wychodzi niecały tysiaczek, także tak to wygląda. W sumie, no trochę taki, no zawsze w Korei dają lepsze specyfikacje, no więc tutaj też tak zrobili. No. Tydzień wydaje się tak naprawdę troszeczkę marny. Gadaliśmy, ale dużych premier nie ma, europejskich premier nie ma. To jedne HTC, które nam się zdarzyło, może to Meizu ewentualnie, 6S-ka, które ma jeszcze, ze 4 nazwy. Jeszcze jedna chwili, rzecz chyba jest, bo mi się widzisz przypomniał, byśmy zapomnieli o Motorola, był bardzo duży przeciek z Motorola. Mało treściwy, powiem szczerze, bo to musiał być slajdy kontrolowane, bo nic się nic nie pokazali. Ale słuchajcie, cała linia produktowa wypłynęła. Nie. Są u nas w newsie zdjątka, oczywiście słabej jakości, ale są. I to są takie zdjątka z przecieków, tam robione gdzieś tam pewnie z ekranu albo wygląda coś. Jakby to były jakieś kawałki folderów pocięte albo na stronę jakieś wrzucone, natomiast one naprawdę nie wyglądają jakoś ciekawiej niż poprzednia generacja. No, no to, nie, to no jest, X5 wygląda ciekawiej. Jakbyście wzięli poprzednią generację obejrzeć, to w zasadzie mogłyby się same rozciągają telefon. Ekrany na modny rozmiar. Ta X5 nawet w ogóle ma mieć bezramkowy, bo tam coś z czytnikiem zakombinowali, bo nie widać na niej czytnika w ogóle at all, więc może że będzie w ekranie. No zobaczymy. Pierwsze motki na MWC, tak podejrzewam. No więc wtedy będziemy mogli coś wam powiedzieć. I wszyscy rozpaczliwie umawiają się w tej chwili z Synaptics na przetestowanie w ekranach ich czytnika no, linii papilarnych. Tak. No i wszyscy rozpaczliwie ustalają konferencję na MWC na jeden jedyny dzień, góra dwa. Więc będzie jak zwykle Saigon, to już gęsto, w tej chwili wyczuwam nosem, że tak będzie, że konferencja jedna po drugiej albo jedna na drugiej w tym samym czasie. Znowu się pewnie nie wyśpimy przez Sony, bo kończymy, Sony też pokaże nowość. Kto z nami wytrzyma tak długo? Słuchajcie, nie będziemy was już zamęczali, wystarczy tego na dzisiaj, co? Tak samo przystojnie jak was witali, żegnają was Adam Łukowski, Jacek Filipowicz z MGSM.pl. Bawcie się dobrze podczas weekendu, albo wypoczywajcie jak wolicie. No i uważajcie na nasze filmy i zaglądajcie do serwisu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.